kochani, w kolejnym vlogu Mody Eko Kreatywnej. Z tobą na fali. Dzisiaj będzie haul lumpeksowy i chcę Wam dzisiaj pokazać rzeczy z wielkiej wyprzedaży. Zawsze chodzę do mojego ulubionego lumpeksu przed dostawą dzień wcześniej i wtedy rzeczy są od złotówki do 3 zł, wszystko, niezależnie od tego, jaka wcześniej była cena. I właśnie dzisiaj chcę Wam pokazać rzeczy od złotówki do 3 zł. Wszystko, co tutaj zobaczycie, będzie w tej cenie, będzie z lumpeksu. Zapraszam. Kochani, mam nadzieję, że podobała się Wam moja piosenka. Jeżeli Wam się podoba, to bardzo Was proszę o udostępnianie na mediach społecznościowych, bo w dzisiejszej dobie bardzo trudno się jest muzyką, właściwie z jakimkolwiek utworem, przebić gdziekolwiek, więc jeśli uważacie, że jest warta, to bardzo Was proszę o udostępnienie, o polubienia, o komentarze na mojej piosence. I moi drodzy, w ogóle dziękuję bardzo też za komentowanie, za polubianie i za subskrybowanie mojego kanału i proszę Was oczywiście o następne. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to wciśnijcie sobie przycisk powiadomień, subskrypcję i będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmikach. No a tymczasem właśnie zaraz pokażę Wam wszystkie moje rzeczy. Zanim to nastąpi, chcę Wam pokazać dzisiejszą stylówkę, w której nagrywam. Widzieliście już te wszystkie ciuchy, jeżeli oglądacie mój kanał. Taki stały zestaw, który się pojawia w różnych wersjach, ale dzisiaj postanowiłam ożywić tą szarość czerwienią i przy okazji chcę Wam powiedzieć, że według mnie, ale też obiektywnie chyba, kolor taki popielaty, szary z czerwienią przepięknie gra i stanowi bardzo fajne, ciekawe i malownicze zestawienie. Przez to, że szarość jest taka troszkę może dołująca, trochę nieokreślona, to kolor czerwony stanowi takie zaprzeczenie jakby, wybija się i właśnie przepięknie kontrastuje z szarością. Ja bardzo lubię to zestawienie, dużo bardziej podoba mi się niż zestawienie czerwieni z czernią. Chyba jedynie konkurować może granat i fiolet w tym zestawie właśnie do czerwieni. Ale mam nadzieję, że się Wam podoba. Mnie się całkiem spodobał ten zestaw i postanowiłam Wam właśnie dzisiaj się tak pokazać. No dobrze, ale przejdźmy do konkretów, czyli do zakupów. Powiem Wam, że mam nadzieję, że po tym haulu zobaczycie, jak super rzeczy możecie kupić za grosze w lumpeksie, bo naprawdę czasem zdarza mi się kupować droższe rzeczy, nawet dość drogie, po kilkadziesiąt złotych, ale tym razem to są same rzeczy do 3 zł i naprawdę każdą z tych rzeczy kupiłabym nową w sklepie, jeżeli oczywiście nie miałabym możliwości kupienia jej w lumpeksie. Zawsze na tej wyprzedaży kupuję rzeczy też dla innych osób, bo wówczas nie muszę się aż tak bardzo liczyć z kasą, no bo to są naprawdę 2 złote, złotówka czy złote, więc wynajduję też rzeczy dla moich przyjaciół, dla rodziny, no i wynajduję takie też basicowe rzeczy, na które szkoda by mi było pieniędzy na nowej dostawie, ponieważ takie basiki no zawsze jakieś tam są. No i jeżeli są naprawdę fajne, jeżeli to są takie rzeczy, które wiem, że są przydatne, że stanowią jakieś tło dla stylizacji, to zawsze warto je kupić wtedy właśnie za takie malutkie pieniądze. No i zacznijmy od akcesoriów tradycyjnie. Pierwsza rzecz to takie buciki. Pokażę Wam się zaraz w przebitkach, jak już włożyłam te buty. Moim zdaniem buty są przesuper. One są skórzane, takie vintage'owe. Zobaczcie z bliska. Tutaj mają troszkę porysowane obcasy, ale ja to zapastuję, wypoleruję, nie będzie praktycznie tego widać. Obcas jest zresztą niski, więc nie jest tak wyeksponowany. No i one są w takim typie saszek. Takie saszki, tutaj mają skórkę licową, bardzo ładnie zachowane, powiem Wam, że no, naprawdę są w ogóle niezniszczone, nie są porysowane jakby na samym bucie. Ja je tylko zdezynfekowałam, nawet ich nie czyściłam i nie myłam, także możecie zobaczyć, że naprawdę były w super stanie. Tu mają takie ściągacze związane z tyłu na kokardki. No i z tyłu jest zamsz czarny. I bardzo ładnie to wygląda. Są idealne rozmiarowo na mnie. Są takie lekko ocieplane w środku z takim cieniuśkim misiem. Taką miłą wkładką ocieplaną. No i super. Bardzo, bardzo wygodne. I zapłaciłam za te buciki, kochani, 3 złote. Były wcześniej po 30 zł, ale że nikt ich nie kupił, no to w dniu wyprzedaży były jedne jedną z tych droższych rzeczy i kosztowały mnie dokładnie 3 złote, więc
Tadam, przez super buciki. Nawet powiem wam, że gdyby nie były na mnie dobre, to bym je kupiła i wystawiła na Vinted, bo ktoś może się ucieszyć z takich pięknych butów. No i na pewno nie wystawiłabym ich wtedy drogo, ale są na mnie idealne. Zobaczcie sami na stylówce. I bardzo mi się podobają, są bardzo wygodne i ciepłe, więc no to prawda, mają cienką podeszwę. No to nie jest na jakieś mrozy 20-stopniowe, ale jak najbardziej do minus 5, minus 10 z grubą skarpetką takie buty można nosić. Także super zakup według mnie. Ciekawa jestem, jak się wam podobam w tych butach. Czy według was do mnie pasują? Mi się wydaje, że tak, że są fajne właśnie do spodni, do leggingsów, do takich tego typu rzeczy. Nawet do spódnicy będą się fajnie prezentować, a szczególnie do stylówek w stylu lat 80. No i kolejna rzecz to rajstopy. I zobaczcie, bardzo dobra marka Vogue i to są rajstopy w kolorze, tadam, beaver. Dla tych, co nie znają angielskiego, bubr. Ciekawe określenie koloru według mnie. Są bardzo ładnym kolorze. To jest taki szary beż. Może zobaczycie to tutaj, jak pokażę. Szaro-beżowy kolorek. I one kosztowały wcześniej 5 zł, ale ja je kupiłam za złotówkę, bo wszystko do 5 zł jest po złotówce. Tu możecie zobaczyć kolor. Bardzo przydatny kolorek. Taki uniwersalny do wszelkich brązów, do beżów właśnie będzie super wyglądał. Bardzo dobre jakościowo. Świetnie zrobione rajstopy, matowe, więc tym bardziej ja nie używam żadnych błyszczących rajstop, ale takie na pewno na wiosnę się przydadzą, albo będę je też używać jeszcze do stylówek niebawem. Także złotóweczka, moi drodzy, czyli na razie 4 złote w sumie. Kolejna rzecz to taki szal i ten szal, kochani, to jest jedyna rzecz, właśnie zapomniałam o nim, to jest jedyna rzecz, której nie kupiłam na tej wyprzedaży, tylko dzień później, na nowym towarze. Nowiutki szal, zobaczcie, to jest właściwie taka w formie takiej połowy chusty jakby i to jest coś eleganckiego, nowe, z meteczką, tak, firmy Wallis, więc świetna firma w ogóle. I zobaczcie, to jest przepiękne, ma takie frędzle, więc jest modne teraz jak najbardziej, w takie piękne kwiaty tłoczone i tu ma taki wzór z boku w stylu trochę jakby art deco, albo może bardziej secesyjnym nawet. W każdym razie pięknie to jest zrobione, z takim welurem i z tego co przeczytałam na metce, a zachwyciło mnie to naprawdę, bo ja bardzo lubię welur, jak wiecie, to jest jedwab. I na jedwabiu jest aksamit wiskozowy, więc przesuper rzecz. Jakby to, na czym jest osnuty ten aksamit, to jest właśnie jedwab. Także no, bardzo szlachetna tkanina, to jest bardzo widowiskowe. No i jeżeli widzieliście stylóweczki sylwestrowe, to no to widzieliście, jak pięknie to się może prezentować do eleganckiego stroju, do sukni, do nawet do kombinezonu jakiegoś, żeby sobie troszkę ocieplić ramiona, jeżeli mamy odkryty strój. Jestem bardzo zadowolona z tej rzeczy i kosztowała 8 zł. No i idźmy dalej do tej całkowitej wyprzedaży, czyli wszystko po 2-3 zł. Następna rzecz, którą chcę wam pokazać, to bluzka do biegania. To jest i to w dodatku bardzo markowa bluzka i kosztowała wcześniej, proszę zobaczcie, 20 zł, więc sporo. No i kupiłam ją za 3 zł, bo powyżej 15 wszystko po 3, więc 3 zł jest super, jest z takiego... To nawet nie jest taki sztuczny, wiecie, oddychający materiał, tylko to jest wiskoza. Świetna, naprawdę świetna. Zobaczcie, jakie piękne zestawienie kolorystyczne. Ja będę oczywiście w tej bluzeczce biegała na wiosnę, bo powiem wam, że nie biegam w zimie, gdyż no u nas to nie jest miasto. Tutaj nie ma takich chodników, gdzie można by sobie w parku biegać, tylko tutaj albo trzeba do lasu, albo po szosie biegać, więc w zimie to jest bardzo uciążliwe. No i po prostu nie jestem aż tak napalona na bieganie, żeby w takich warunkach biegać. Także będzie sobie czekała na wiosnę. No i zobaczcie tutaj do takich leggingsów, żeby pokazać, jak taki strój sportowy może się prezentować. Całkiem spoko według mnie. No, zakup markowa bluzka do fitnessu za 3 zł. Tadam. Kochani, następna rzecz to taka bluza, którą kupiłam dla... z myślą o mojej bratowej. Nie wiem, czy będzie jej pasować, ale wydaje mi się, że tak, bo rozmiar jest fajny, to jest emeczka. Nawet nie będę jej na siebie mierzyć, bo ona jest na mnie za duża troszkę.
i ma długie rękawy, ale wiem, że ona lubi dekolty i to jest bardzo fajne, bo to jest taka bawełna, naprawdę super materiał, firma 157 i kosztowała 12 wcześniej, czyli na wyprzedaży zapłaciłam za nią dokładnie 2 zł i super, naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. Przewiewna taka i wydaje mi się, że fajny ma krój też, właśnie taki troszkę dłuższy, można i troszkę, można to i do leggingsów, i do spodni włożyć. Fajna rzecz według mnie. Naturalny materiał, 2 zł, taka bluzka, za którą podejrzewam w sieciówce byście spokojnie dali 70-80 zł, jak nie więcej. I następna rzecz też jest dla kogoś, bo ja mam bardzo podobną rzecz i prawie w tym samym kolorze, więc kupiłam dla przyjaciółki, która lubi też taki styl boho, lubi taki styl rzeczy w stylu dzieci kwiatów. I to jest co prawda z Primarka, więc nie jakby ja tutaj nie zachwycam się jakością Primarka, natomiast to jest bawełniana, taka tkana kamizeleczka i wydaje mi się, że fajna, no nawet jeżeli nie ponosi jej długo, to kosztowała, kochani, już wam mówię, tu jest cena 16 zł, no 3 zł, no ale jest nówka z metką, naprawdę niezniszczona i w ślicznym kolorze, zobaczcie, to jest naprawdę bardzo ładne kolorystycznie i uważam, że coś takiego jest bardzo stylowe i można to fajnie do jeansów ograć, do jakiejś długiej spódnicy właśnie w stylu boho, nawet na sukienkę, na kombinezon, taka ozdoba w zasadzie to jest. Myślę, że będzie fajną rzeczą na wiosnę i myślę, że ona się z tego ucieszy. Naprawdę to jest fajnie zrobione, nawet jak na, mimo że to jest Primark, to spodobało mi się to i uważam, że jest warte kupienia za 3 zł. Na pewno można by to kupić za więcej, ale myślę, że takie rzeczy nie są bardzo praktyczne, więc też to nie jest taki priorytet, żebyśmy to kupowali za więcej i no w każdym razie dla mnie to nie jest priorytet, więc właśnie coś takiego warto kupić na wyprzedaży. Fajna rzecz w każdym razie. Kochani, no i jeszcze pokażę wam świetny, naprawdę przepiękny sweter. Kupiłam sweter z myślą o prezencie świątecznym, dodatku do prezentu świątecznego, no bo wiadomo, że sweter z lumpeksu to nie będzie główny prezent, tylko taki dodatek. Dla kogoś z rodziny, nie powiem dla kogo, sweter Blue Harbor Elka. No i zobaczcie, naprawdę taki klasyczny męski sweter i w dodatku 100% wełna. Tu jest napisane Extra Fine Lambswool, czyli to jest taka naprawdę najdelikatniejsza, najlepszej jakości wełenka i rzeczywiście to jest przemięciutkie w dotyku. Powiem wam, że jak się tego dotyka, to naprawdę to jest, to w ogóle nic nie gryzie. To nawet jak ktoś mówi, że wełna gryzie, no to takiej jakości wełna, kochani, nie gryzie, absolutnie. Wręcz przeciwnie, jest bardzo przyjemna, jest termoregulacyjna, więc jest, nie jest ani za ciepło, ani za gorąco w takiej wełnie. No i klasyczny ciuch do koszuli może być solo do włożenia. Myślę, że będzie ta osoba bardzo zadowolona z tego. Ja bym była. Powiem wam, że ja bym sama nosiła nawet taki sweter jako taki oversize, tylko że nie jest mi najlepiej w beżu, aczkolwiek taki szarawy beż jak ten, to jest jeszcze dosyć dobry kolor dla mnie. Gorzej mi jest w takich żółtawych beżach. Także bardzo fajne. Aha, no i sweterek kosztował 3 zł. No i zostało już niewiele, ale pokażę wam teraz coś naprawdę niesamowitego, ekstrawaganckiego i bardzo się ucieszyłam, że coś takiego znalazłam. Kupiłam to dla Wiktora. To jest taki płaszcz w stylu trochę Sherlocka Holmesa, chociaż nie ma tej pelerynki takiej wierzchniej, która tutaj jeszcze zazwyczaj w tych trenchach oldschoolowych była, ale ma przesuper kolory i właśnie to jest Anderson of London, czyli to jest jakaś taka firma londyńska, made in England, 100% wełny, oczywiście tutaj jest podszewka podarta, ale to jest naprawdę żaden problem, przynajmniej dla mnie, bo ja potrafię taką podszewkę bardzo łatwo sama sobie ręcznie nawet naprawić. No i tutaj właśnie też na rękawie jest popruta podszewka, ale to się naprawi.
Natomiast zobaczcie, no te kolory są naprawdę bardzo ciekawe. To jest beż z takim zielonym, mi się to kojarzy trochę z kolorami od Gucci, bo oni mają takie właśnie oldschoolowe, trochę takie strychowe rzeczy, powiedziałabym. Nie wiem, jak to nazwać nawet ten styl. W każdym razie to jest właśnie w takim trochę stylu, jak może jak od Gucci, może coś takiego. Wszystkie guziczki są, także super, bo nie trzeba tutaj dokupywać guziczków. No i on ma pasek, ten płaszcz. No fajny, taki klasyczny, trochę oldschoolowy, trochę tak jak z jakiegoś filmu z lat 50., ale mi się mega podoba, nie wiem jak wam. Ja uważam, że no piękna wełna, przepiękne kolory i tutaj kwestia z takim płaszczem jest wystylizowania tego ciucha, bo włożenie go do byle czego może skutkować faktycznie takim wyglądem jakiegoś dziadka albo nawet bezdomnego. Ale jeżeli zestawimy to super, kolorystycznie i stylowo, to naprawdę może być to przepiękna, bardzo stylowa i elegancka rzecz. Jest też bardzo ciężkie, bo naprawdę wełna w tej grubości i w tej ilości trochę sobie waży, więc już to odwieszam. No i kochani, ostatnia rzecz to rzecz do domu. Rzadko tam kupuję poduszki, powiem wam, szczególnie na wyprzedaży, bo już zazwyczaj zostają jakieś ochłapy. Tym razem udało mi się kupić przesuper poduszkę z pierza, naturalna poduszka to jest. To jest wkład oczywiście, ja takie duże poduchy mam w salonie i rzadko właśnie, nieczęsto można dostać takie dobrej jakości poduszki do wypełnienia takich poduszek jakby ozdobnych, bo to nie będzie to używane w łóżku. No i kupiłam to za 2 zł, bo kosztuje 15 zł. No i super, naprawdę rewelacyjna jakość, ona jest praktycznie nowa ta poduszka, ale oczywiście taką poduszkę należy wyczyścić. Ja nie będę tej poduszki prała w wodzie, bo to jest pierze, natomiast jest kilka etapów czyszczenia tej poduszki. Najpierw sprejuję ją tym preparatem do antybakteryjnym, takim specjalnym, co już wam kiedyś mówiłam, do obuwia. Następnie tą poduszkę jeszcze parownikiem przejeżdżam, żeby trochę odświeżyć jednak powierzchnię. No i potem już jeszcze ją suszę, wywieszam i tak wietrzę, suszę ją w pobliżu kaloryfera, żeby jednak ta wilgoć, to wszystko się ulotniło. A, i jeszcze jeden etap, czyli właściwie 4 etapy, można powiedzieć. I mam taki odkurzacz Rainbow wodny i po włożeniu tego do takiego dużego worka plastikowego wkłada się tam rurę od tego odkurzacza i to wciąga w siebie wszystkie roztocza, wszystkie, że tak brzydko powiem, syfy, wszystkie, cały kurz, który się tam nagromadził, więc praktycznie po takim czyszczeniu ta poduszka jest czysta i higieniczna, a tym bardziej, że nie jest do spania, tylko właśnie na kanapę, na to jakaś ozdobna poszeweczka, no i super, za 2 złote, tadam! No i kochani, na ten haul to już wszystko. Serdecznie was zapraszam na następne programy. Będą programy stylówkowe, będą oczywiście następne haule. I bardzo serdecznie jeszcze raz proszę o polubienia i o subskrypcję. Dziękuję, do zobaczenia, cześć! Pozdrawiam Polkę.